ugryź ją pan. W przedziale trzeciej klasy pociągu podmiejskiego, zdążającego o skwarnym popołudniu w stronę Wołomina, panował tropikalny upał. Pasażerowie, porozbierani do ostatecznych granic, ciężko dysząc, siedzieli bez ruchu w kompletnym milczeniu. Jakiś zażywny blondyn o rumianej, apoplektycznej cerze, nieprawdopodobnie zgrzany, z ponurą miną wpatrywał się w swoje nogi, obciągnięte w fioletowe, prążkowane skarpetki. Spośród pogrążonych w apatii podróżnych wyróżniała się jaskrawo, werwą, rzeźkością i świetnym humorem postawna szatynka, która nie bacząc na bardzo dawno już osiągniętą pełnoletność, zachowywała się jak tak zwany urwis dziewczyna. Machała nóżkami, szczebiotała wesoło, wstrząsała krótko ostrzyżoną czuprynką i coraz wybuchała gamą srebrzystego śmiechu. Robiła tysiączne rozkoszne psikusy towarzyszącemu jej szpakowatemu panu w zielonych szelkach. Wstawała, by podbiec do okna, przez które machała pulchną rączką mijanym krowom, to znowu siadała, by pociągnąć za nos swego towarzysza, który znosił to wszystko ze stoickim spokojem. Apoplektyczny blondyn odrywał co jakiś czas wzrok od swych skarpetek i obrzucał wesołą niewiastę niedobrym spojrzeniem. Kobietka, nie zwracając na to uwagi, bawiła się świetnie. W pewnym momencie, tuląc się do pana w zielonych szelkach, zawołała kusząco: „Ciapciuś, ugryź tu swoje słoneczko”. I nadstawiała kokieteryjnie twarzyczkę. Jegomość nazwany Ciapciusiem nie reagował na to wcale. Uśmiechnął się tylko smutno i odwrócił głowę. Ale rozkoszna kobietka nie dawała mu spokoju. „No ugryź, ugryź ciapuchna, słoneczko chce koniecznie”. Gdy to nie pomogło, z komiczną powagą krzyknęła: „Ciapek, w tej chwili masz gryźć, ja każę”. Zgrzany właściciel skarpetek w prążki słuchał tego flirtu przez czas dłuższy z najwyższym obrzydzeniem. Wreszcie zawołał cierpko: „No ugryź ją pan do cholery raz, bo nas tu wszystkich zamęczy. Upał 40 stopni w cieniu, a człowiek spokoju zagroź nie ma. Gryziesz pan czy nie?” „Nie, sam ją pan ugryź”. „Ja? A to dlaczego? Nie ma tak dobrze. Pan się oświadczasz, żenisz, posag bierzesz, bo chyba bez posagu panu taki zmor nie wkleili. A ja mam gryźć? Niech ją mule gryzą”. „Ciapciuś, ty nic na to? On obraził twoje słoneczko, bydlak skończony”. „Pani starsza? Wolnego. Żebym ja pan nie powiedział, kto pani jesteś”. „No kto, kto?” „Stara maglownica, co małoletniego ściemniaka struga. Bywszy na miejscu panienego ciapciusia, tak bym złapał za kok, dał raz i drugi w słonecznik, żebyś pani od razu powagi nabrała”. Ponieważ ciapciuś mimo wezwań swej małżonki nie wystąpił w jej obronie, słoneczko samo chwyciło z półki parasolkę i poczęło nią okładać blondyna, który się bronił brązowymi półbutami. Nie wiadomo, do czego by doszło, gdyby nie to, że pociąg wjechał na stację Wołomin. Nadbiegła policja, spisano protokół przeciwko panu Stanisławowi Kurowskiemu i Amelii oraz Teofilowi, małżonkom Miglasińskim, o zakłócenie spokoju publicznego. A kto był prawdziwym winowajcą? Wiadomo, upał.